Zaczynamy. Kurde, Pawle, co masz dla nas? Co masz dla nas? Mam dla was oskarżycieli. Około setki oskarżycieli wniosło pozew zbiorowy wobec naszego batona, który kosztuje 8,99. Tutaj jeszcze jest dodane, że Pączek napisał, naprawdę to napisałem, to nie jest fake, naprawdę odpisałem na komentarz, na Instagramie w ten sposób. Cena tego batona jest typowa dla batonów proteinowych, które mają dużo białka i mało tłuszczu. Taki baton według nas musi smakować, to nie jest oczywiste przy tym makro. Dlaczego napisałem, że musi smakować przy tym makro? Ponieważ jemy batony proteinowe, nie wiem, od ponad 10 lat i jeżeli chodzi o batony, które mają nisko tłuszcze i wysoko białko, to jest loteria, czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre. A my chcieliśmy o to zadbać, żeby w miarę to smakowało, to nie będzie nigdy oczywiście Mars ani Snickers. Im mniej tłuszczu, tym ciężej o dobry smak, wiadomo. Tak, ale no żeby nie odrzucał cię ten baton. A mamy duże rozeznanie w rynku, wiemy, że nie jest to właśnie oczywistość. Co do makro, 30 białka, prosta sprawa. Idziecie do Lidla i widzicie baton za 9 zł, a Marsa za 2 zł, to czy inny baton za 2 zł. Chyba nie mogę mówić marek, nie? Bo to jest chyba niezgodne z prawem. No to inny baton jest po prostu za 2 zł, a nasz jest za 9. Idziecie, robi to wrażenie, jest to szokujące, ale wchodzicie, powiedzmy, do Auchan, do alejki z suplementami i tam już 90% batonów będzie kosztować około 10 zł, a te, które będą kosztować 8 zł, no to nie mają prawa dorównywać makroskładnikami temu batonowi, bo tak się po prostu nie da zrobić. To jest cena surowców użyta w tych batonach. I mamy już takie czasy, gdzie ten produkt specjalistyczny, czyli baton proteinowy, on pojawił się w Lidlu na półce na równi z batonami niespecjalistycznymi, czyli nie z batonami proteinowymi. I teraz klient właśnie ma na jednej półce dwa inne produkty. I ja to rozumiem właśnie, że to wywołało pierwsze skojarzenie, taki szok, nie? Że jak może i gdzieś tam od razu to może być kojarzone, aha, WK, aha, youtuberki, aha, że sztucznie skok mogli, na kasę. Skaczą na kasę i sztucznie chcieli podbić marżę tym produktem. Także ja to rozumiem i po to mamy ten live, żeby ludziom, którzy nie siedzą w tym fitnessie, tak jak my, którzy nie są zaznajomieni tak z tymi batonami proteinowymi, żeby właśnie ich wprowadzić w temat, że cena od 8 zł można powiedzieć, zaczynają się te batony proteinowe. Ale nie znalazłem żadnego za 8, który by miał podobne makro. No tak, ale to można powiedzieć, że jeżeli chcesz mieć w batonie 30 gramów białka, to cena wejściowa to jest ile? Chyba nasza, nie? Ale nie chciałbym właśnie, żeby to było takie piękne, że my dopiero zaczęliśmy dyskusję o batonie, a tutaj się okazuje, że był ten szok z ceną, to się okaże teraz, że WK w pierwszych 10 minutach na live mówią, że ta cena jest wręcz najniższa, nie? Ale wygląda na to, że może być najniższa. Ona jest z tych batonów. Ona jest właśnie, uważamy, w porządku, ale co nie zmienia faktu, że to jest wysoka cena jak na baton, bo pod pojęciem baton masz Knopersa, kurczę, nie mogę mówić nazw marek, przepraszam, no chyba tak jest, że nie mogę porównywać swojego produktu do, wiesz, innych i mu wskazywać, że mu jest lepszy, bo na przykład ma więcej białka. Muszę mówić inny, konkurencyjny, zwykły baton, no i straciłem wątek już. To ja przejmę po tobie wątek. Bo wydaje mi się, że zaraz go odnajdziesz. Też to jest ciekawe dla was taka informacja, że produkujemy batona i powiedzmy sprzedajemy go Lidlowi. Nas produkcja wynosi ileś i teraz jak Lidl daje to w cenie powiedzmy 9 zł, to też nie jest nasza decyzja. My prawnie nie możemy mieć żadnego wpływu na decyzję. Nie mogą inaczej, przedstawiciele Lidla nie mogą nam
legalnie powiedzieć, za ile oni tego batona będą chcieli sprzedać. I to też jest taka ciekawostka, której się dowiedzieliśmy dopiero, nie wiem, 2 lata temu, jak zaczęliśmy działać z Dzikiem i zaczęliśmy rozmawiać z supermarketami. Więc my produkujemy za ileś, sprzedajemy Lidlowi i to nie jest tak, że idziemy do Lidla i słuchajcie, dobra, to będziemy sprzedawać za tyle i tyle. Tam w ogóle, jak pamiętam, w przypadku Klasyka poszliśmy na pierwszym spotkaniu, to nam od razu zatkali uszy i nie możemy tutaj o tym rozmawiać. Nie możemy tutaj o tym rozmawiać. Popełnili przestępstwo. No więc oni na to bardzo uważają. Więc też fajnie, jak wam o tym powiemy, bo może gdzieś tam to otworzy też no wam po prostu ten pogląd, że aha, że to nie, że nawet nie w przypadku tego produktu, ale są inne, inni są influencerzy, wprowadzają też te produkty i aha, ale to nie jest może w 100% od nich zależne, że nie wiem, te płatki, czy ten szampan, przepraszam, czy ten szampan jest za tyle, tylko też jest duża szansa, że po prostu za tyle sobie dany supermarket zażyczył to po takiej cenie to sprzedawać. A ja miałem wcześniej taki wątek, że słowo baton jest tutaj właśnie, działa na niekorzyść dla nas, zakodowane w świadomości słowo baton. Baton ci się kojarzy z przekąską, która kosztuje po prostu kilka złotych, a to jest produkt, który ma nabić białko, ma określony cel. Taki jest jego cel i białka nie nabijemy batonem zwykłym, standardowym. Nie ma takiej opcji. Że leży nasz baton obok batonów dużo tańszych, ale przecież leży też obok tych proteinowych. To ja chciałem powiedzieć, że możesz znaleźć cenę za baton niższą niż naszego. Tylko ich gramatura już jest całkowicie inna. Na przykład, ale że 40 gramów. No. Czyli jak ktoś proporcjonalnie sobie przeliczy, to baton, który może jest tańszy od naszego, tak naprawdę okazać się droższy. Więc no, myślę, że też nie myśleliśmy przy projektowaniu tego batona, kierowaliśmy się tym, że chcemy zjeść 30 gramów białka w batonie, nie chcemy mniej, ale prawdopodobnie mądrym posunięciem marketingowym by było wypuścić go w niższej gramaturze za 2-3 zł niższą cenę. No ale nie chcieliśmy tego, bo my używamy tych rzeczy, nie? Okej, teraz patrzę na czat i wybraliśmy cena ceną, ale lepiej jest nabić białko w ten sposób, na przykład, żeby, nie wiem, kupić serek wiejski, że wychodzi lepiej cenowo i tak dalej. I tu już jest kwestia właśnie tego, że jak ktoś lubi tego typu produkt, to on musi sam ze sobą po prostu to sobie wyjaśnić, że lubię zjeść batona, no baton to nie jest serek wiejski. Ktoś ma fetysz na punkcie batonów, lubi smakołyki. Okej, no muszę zapłacić więcej za takiego proteinowego batona, po prostu, bo jest batonem produkcyjne tego typu produktu i dopóki nie będzie więcej tych batonów i nie będzie więcej maszyn w fabrykach. Zautomatyzowane, jeżeli to nie będzie bardziej. No. Może są kwestie technologiczne, dlatego to musi tyle kosztować. Na tą chwilę baton kosztuje więcej w przeliczeniu na ilość gramów białka niż jogurt proteinowy. No i tego nie możemy przeskoczyć. Ale nie namawiamy do jedzenia przecież batonów zamiast twarogów czy serków wiejskich, innych takich rzeczy. No każdy sobie wybiera. Nigdzie my nie zrobiliśmy jeszcze żadnej akcji marketingowej na ten baton. I nie będziemy go cisnąć nie wiadomo jak, że jak nie kupisz batona za 9 zł, to nie urośniesz. Baton jest podręczny po prostu. I tyle. No i możemy przejść do składu batona, bo też pojawił się komentarz na Twitterze, że składa się tylko z białka kolagenu. Nawet jeżeli to by było coś złego, powiedzmy, bo w sumie kolagen jest pełnowartościowym też białkiem, ale specjalnie wczoraj zadzwoniliśmy do producenta, żeby jeszcze potwierdzić skład. No i nasz baton jest z kilku, składa się z kilku źródeł białka, można tak to nazwać prosto. Czyli ja składa ci się. Znajdę, to Instagram był, zależy dokładnie. No to znajdź. Ci znajdę tą wypowiedź o kolagenie. Bo w batonie jest tak, jeżeli chodzi o profil aminokwasowy. O, to mamy to na ekranie? Mamy.
zapychacz. Ktoś nas oskarżył o to, że stosujemy kolagen w batonie jako zapychacz. I co jest, i to zobacz, jeszcze... co jest najgorsze, no osoba właśnie. Z branży. No właśnie, to jest najgorsze, bo o ile rozumiem, że wchodzi osoba, nie ma styczności i to totalnie rozumiem, to tego nie rozumiem. Bo w batonie nawet jest na etykiecie, macie wypisane, że baton jest z kazeinianu wapnia, z mamy izolat serwatki, mamy serwatkę i mamy białko kolagenu. Jeszcze jest nie tak dużo jak serwatki, ale jest białko sojowe w proszku. I ten to jest pięć różnych białek, które składają się na tego batona, bo one były zrobione w takich proporcjach, żeby w ogóle ten baton miał swoją formę, konsystencję i tak dalej, że jeżeli by tam była wrzucona tylko serwatka, to ten baton nie byłby do zjedzenia niestety. Mhm. Ale kolagen to nie jest zapychacz. Kolagen jest w... Kolagen to nie jest... Nie wiem, nie wiem, czy nie ujawniam tajemnicy receptury, ale to jest bardzo mała ilość tego kolagenu w porównaniu to do innych tak białek. Myślę, że to będzie tak. Szczere. I tak. Że nadaje formę ktoś, temu batonu. Ktoś naprawdę nie pasuje bardzo ten kolagen, to że jest go bardzo mało. Tak. Poza tym, jeszcze nawet jak tam jest kolagen, to nie jest on zapychaczem, bo kolagen też się składa z pewnych aminokwasów, które w połączeniu z innymi białkami i tak organizm sobie je wykorzysta dobrze. I kolagen nie jest rzeczą niekorzystną dla nas. Kolagen wołowy. To każdy może sobie takich informacji poszukać. Ale i tak jego nie jest dużo. No to wyjaśniliśmy sobie skład. Wyjaśniliśmy sobie, co to jest za typ produktu, baton proteinowy. Wyjaśniliśmy sobie cenę. Patrzę jeszcze, czy czegoś nie pominęliście. Ja patrzę sobie na to. No to mamy tak. Kupują to ci sami, co Thermomixy po 7 koła i garnki po 10. Akurat ja uważam, że Thermomix jest dobrym sprzętem, ale na garnkach się nie znam. Fit recenzje o oleju palmowym. O oleju palmowym coś dodać. Tak, o tym oleju palmowym możemy. Bo powiedzieć. Widzę komentarz Natma. Olej palmowy, no też czat może się udzielić. Co sądzicie o tym oleju palmowym? Tu była sytuacja taka, że za bardzo nie było alternatywy, co tam dodać, żeby baton był batonem bardziej niż skałą po prostu. I alternatywą był olej kokosowy. Olej kokosowy też mógłby to spowodować. Tylko olej kokosowy już daje wam posmak kokosa i by to nie pasowało w mlecznym, w tym śmietankowym, mleczno-śmietankowym batonie. Tak. I olej palmowy nie jest zły. I też on nie jest wypełniaczem tutaj. Tak. Olej palmowy ma właściwości prozdrowotne w odpowiednich ilościach, tylko zły PR jest wokół tego oleju z tego względu, że są farmy... Środowiskowe kwestie. Tak, są farmy, tak to nazwę, farmy tego oleju, gdzie są, nie wiem, ludzie wykorzystywani, ma to negatywny albo wpływ na środowisko. Degradacja środowiska. Tak, więc, ale są różne formy pozyskiwania. Też są te, które... No, którym nie możemy zarzucić nic, ale są też takie, które faktycznie naginają trochę te prawa środowiska. Co najważniejsze jest, że to jest kwestia już ideologiczna, czy ten olej palmowy jest w porządku, a nie zdrowotna. I to jest najważniejsze dla nas. Niestety ten olej palmowy znajduje się nie tylko w naszym batonie proteinowym i w wielu, wielu jeszcze innych produktach spożywczych, które jemy na co dzień. Rozmawialiśmy z technologiem, który recepturę tworzył dla nas, oczywiście we współpracy z nami, bo każdy aspekt ocenialiśmy, od smaku po konsystencję, po wielkość i tak dalej. I okazało się, że trzeba dodać, uwaga, kilka procent tego oleju palmowego, żeby ten baton no, był o dobrej strukturze. Trzeba było kilka procent dać i my zaufaliśmy producentowi. Technolog nie widział możliwości innej, tylko został ten olej kokosowy, ale to by wtedy musiał być baton o smaku kokosowym, bo nie grało to. Jeszcze miałem pytanko.
No ale w przypadku naszego batona no, trzeba dodać, że jest kilka procent tego oleju. Tak, bardzo, bardzo niewiele. Czemu nie ma batona na WKDZiK? My kupiliśmy dzisiaj karton w Lidlu u nas. Nie mamy tego batona na sklepie, ponieważ wszystko, co wyprodukowaliśmy, poszło do Lidla na premierę. Więc dlatego tak to wygląda. Baton na sklepie pewnie będzie dopiero przy kolejnej partii. I też było pytanie z czatu, że jeżeli sklep, sieciówka narzuca marżę swoją, to na naszej stronie internetowej powinien być produkt taniej. I niestety nie możemy tego zrobić. Skala sprzedaży w naszym sklepie internetowym jest dużo mniejsza niż w sieciówkach i nie chcemy powodować no, jakiegoś tam konfliktu z sieciami, które powiedzą, dlaczego my mamy tak niską cenę na stronie internetowej i że wygląda to po prostu źle, że na półce jest coś sporo drożej, a u nas będzie, nie wiem, załóżmy energetyk będzie za 6 zł na półce, a u nas na stronie będzie za 3. No po prostu źle na to nasi partnerzy będą patrzeć. Ale też to działa w drugą stronę, że niektórzy nie partnerzy skala, też na patrzą na nasze strony na sklepie. No na, i to jest, można to nazwać, że to jest po prostu ta rekomendowana cena przez nas. Raczej chcemy się właśnie, chcemy mieć jakieś widełki tej rekomendowanej ceny przez nas i ale zdarzają się oczywiście promocje na sklepie i jak kupujecie zgrzewkę dzika na sklepie, to wychodzi dużo taniej. Prawdopodobnie jak kupicie, jak ten karton już wejdzie do sprzedaży, jak będziecie kupować większej ilości sztuk, to też to będzie odpowiednio tanie. Mhm. Ale za pojedynczą sztukę raczej będzie podobnie jak w sieciach. Mhm. No to możemy sobie do smaku przejść. No ja tutaj mam taki komentarz i tu dużo takich komentarzy było. Też widziałem na story, jak oznaczaliście nas, poruszaliście ten temat. Fit recenzję na story ocenił, że ciężko się żuje i bardzo średni smak. I co do tego, że jest twardy baton, to mogę się wypowiedzieć, że o takim makro batony są twarde, po prostu to jest fakt, bo nabić tyle białka w batonie, no to nie jest bez konsekwencji. No musi ucierpieć na tym smak i będzie ten baton twardszy niż zwykły, ale jest jeszcze też kwestia, że mamy zimę, wychodzimy z siatką z zakupami w 0 stopni, wkładamy do bagażnika zakupy czy do auta i ten baton przy wychłodzeniu jest dużo twardszy. Tak, no jak się podtrzyma w kieszeni czy w aucie, jak jechaliśmy, no traskę mieliśmy, no to przecież aż się rozpływał. Tak, więc jest taka kwestia, że białkowe batony są dużo twardsze, trzeba się z tym pogodzić, ale jeżeli wam to przeszkadza, to w temperaturze pokojowej po jakimś czasie ten baton nie powinien być oceniony jako twardy, że ciężko się go żuje. Powinien być jeszcze normalny, ale w chłodnych temperaturach rzeczywiście będzie ten problem. Nawet możemy dodać, że niektóre z próbek, które testowaliśmy, były aż za delikatne, za miękkie. A my chcieliśmy troszkę tego charakteru nadać batonowi, taki typowy baton, żeby był właśnie wysokobiałkowy, żeby też troszkę się tam z nim pomęczyć. Nie za bardzo. Zapchać się. Ale właśnie poczuć, że się zjadł batona, poczuć takie nasycenie, to też satysfakcję z jedzenia tego batona. A to czytam... Bo my mamy takie... To jest też z redukcji i właśnie to z fitnessu się wywodzi. Te batony zawsze były takie gęstsze i się ciągnęły, ale to też wiele osób odbierało na plus, bo jak jesteś na redu i chcesz po prostu zjeść batona, no to nie chcesz, żeby to ci minęło szybciutko, żeby ci się rozpłynęło w ustach od razu, nie? Chcesz poczuć, że coś tam kurde gryzie, że coś tam żujesz i no to ci daje taką po prostu ten komfort w jedzeniu, nie? Że coś tam zjadłeś. Wiesz co, więc to jest specyfika po prostu też tych z czatu produktów. Przeczytam, bo co, no. Widocznie ludzie na czacie nie ufają nam, jeżeli chodzi o tą twardość, bo tak, Janusz Pawlacz napisał, baton twardy, bo jest zimno. No ludzie, czy wy to słyszycie? Oni chcieli charakteru nadać, dlatego twardy. No i
Na pewno nie próbowałeś nie tego dziwię. Batona i nie miałeś takiego porównania, bo naprawdę baton nie jest twardy, jeżeli jest w temperaturze pokojowej tutaj i owca zaraz, on jest teraz tutaj u nas w temperaturze pokojowej i możemy go odpakować i zobaczycie, że nie jest bardzo twardy. A jak jest ten palnik pod... jak tutaj jest palnik pod stołem, nie udowodnię teraz. No tak. No i co? Ale takie są batony, takie są batony proteinowe. Jeżeli będzie chłodno, one będą z każdym stopniem twardniały. Ale najważniejsze jest to, że